wszystkich powitać. Dzień dobry. Antoni Krajs opowie nam o swoim doświadczeniu pod tytułem Po drugiej stronie fotografii. Antoni Krajs urodził się w 1956 roku w Chorzowie. Fotografuje od ponad 40 lat. Jest wieloletnim członkiem zarządu Okręgu Śląskiego oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy naszym Okręgu Śląskim Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest laureatem dziesiątek nagród w konkursach fotograficznych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Aktywny i wielokrotnie nagradzany autor filmów tak zwanego amatorskiego kina niezależnego. Jest autorem filmu Piosenka dla robotnika rannej zmiany, który znalazł się w grupie 100 najlepszych filmów krótkometrażowych polskiej kinematografii. Antoni to uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, autor blisko 100 wystaw indywidualnych w latach 80. XX wieku, etatowy fotoreporter NSZZ Solidarność regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Organizator kursów fotograficznych i wykładowca na kursach i w szkołach fotografii. Jego twórczość, zdaniem krytyków, jest trudna do jednoznacznego zakwalifikowania. Często zmienia zainteresowania od klasycznego portretu poprzez reportaż, pejzaż, aż po nurt awangardowy. Często wykorzystuje techniki z pogranicza sztuk plastycznych. Ma opinię twórcy nieprzewidywalnego. Sam o sobie mówi, że obserwuje i kolekcjonuje emocje i obrazy. Jego artystyczne credo to: fotografia nie może być nudna, a sztuka powinna być nieobliczalna. Jest członkiem SPAF-u od 2003 roku. To wiemy już o Antonim prawie wszystko, ale dzisiaj poprosimy Antoniego o wyjaśnienie terminu po drugiej stronie fotografii. Czy my ten termin możemy czytać wprost, czy też ten termin po drugiej stronie? Zadam bardzo prymitywne pytanie. Czy czytamy go właśnie wprost, czyli mamy odbitkę i tą odbitkę sobie po prostu obracamy i patrzymy, co tam jest? Czy też, jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś więcej, to tak jak tutaj, przepraszam tylko, bo mi się podwójnie włączył teraz obraz, tak jak w zdjęciu Jerzego Lewczyńskiego pod tytułem Ukrzyżowany. I czy Antoni, proszę o rozwinięcie tej definicji. Czy myślimy tak bardzo prosto, czy też doszukujemy się tego, co nam Jerzy Lewczyński pokazuje w swojej fotografii? Nie tylko Jerzy Lewczyński, ale przede wszystkim tutaj, bo od tego chcielibyśmy wyjść i zacząć. No jak już tak zapytałeś, to już wszyscy wiedzą, o co chodzi, że odpowiedź będzie trochę bardziej skomplikowana niż to, co powiedziałeś. A ja w ogóle na początek witam wszystkich. Bardzo mi miło, że mnie oglądacie i się oglądamy wzajemnie, aczkolwiek jest to, muszę powiedzieć, bardzo trudna sztuka. Ja ostatnio niestety brnę w bagnie tak zwanych połączeń internetowych i nie mogę z tego wyjść. Przede wszystkim dziękuję Tobie za zorganizowanie takiego spotkania i dziękuję Krzyśkowi Szlapy, który stoi tu koło mnie, ponieważ ja goszczę u niego. I tylko dzięki jemu, jego refleksowi i dzięki jemu spokojowi my się możemy spotkać, dlatego że już było bardzo krucho. Odpowiadając na pytanie, wiadomo od razu, że chodzi tutaj nie o stronę techniczną fotografii, czy nie będziemy mówić o tym, na przykład jak należy podpisywać zdjęcia, aczkolwiek dwa słowa można o tym powiedzieć. W każdym razie wiemy wszyscy, że do bardzo złego gustu i smaku należy podpisywanie zdjęć elektronicznie. Natomiast podpisujemy zdjęcie z tyłu, oczywiście ołóweczkiem, dyskretnie i to wszystko w tym temacie. Natomiast to, co zapytałeś, ale to oczywiście chodzi o zawartość zdjęcia, o fotografię, o obraz, który pokazujemy. No, całe spotkanie zostało zorganizowane jakby w celu zapoznania, zapoznania Was moją fotografią, taką, którą ja lubię i którą chcę wykonywać. Mamy na ekranie, mam nadzieję, wszyscy widzą zdjęcie Jurka Lewczyńskiego i to jest bardzo, bardzo ważne zdjęcie dla mnie, dlatego że ja oczywiście zaczynałem tak jak wszyscy fotografujący, czyli fotografowałem wszystko i radośnie, i oczywiście portret, i pejzaż, i
Tam Arek wyczytał, że byłem reporterem. Ja dość długo robiłem reportaże, długo fotografowałem ludzi. Natomiast kiedy poznałem twórczość Jurka Lewczyńskiego, a było to w połowie lat 90. gdzieś, i kiedy zobaczyłem to zdjęcie, to no, odkryłem fotografię po raz drugi. Czyli no, o co w tym wszystkim chodzi? Odpowiadając krótko na pytanie. Fotografia, obraz jest dla mnie tylko i wyłącznie narzędziem, natomiast wszystko to, co chcę pokazać i to, co oferuję ludziom oglądającym moje zdjęcia, znajduje się w środku, czyli w środku pod tym obrazem. Dlatego nazywałem to po drugiej stronie fotografii. Chodzi o przekazywanie pewnych myśli, pewnych emocji, pewnych zdań za pomocą narzędzia, jakim jest fotografia w tym momencie. Jeszcze tylko bardzo krótko powiem tak. Moim zdaniem fotografia jest rzeczą archaiczną w tej chwili. Powinniśmy mówić nie o fotografii. Fotografia się właściwie stała w tej chwili taką bardzo niszową. Chociaż fotografują na świecie wszyscy, prawie wszyscy, no ale można powiedzieć wszyscy. Natomiast fotografia jest niszą, sama fotografia, dlatego że samo obrabianie obrazu, pokazywanie obrazu, traktowanie obrazu i używanie obrazu wychodzi bardzo szeroko poza tą klasycznie pojętą fotografię. No i powinniśmy właściwie mówić o obrazie, ja też tak właściwie do tego podchodzę. Ja na początek może powiem, jak doszedłem do takiego rozumowania, do takiego myślenia o fotografii. Chciałem też jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Te wszystkie zdania, które tu usłyszycie i które ja wygłaszam, że tak powiem, publicznie, to są zdania, to są moje zdania. Możecie się, słuchajcie, z tym nie zgadzać. I na pewno ktoś może powiedzieć, że najlepszą fotografią jest na przykład ufny dokument, czy fotografia uliczna, bo jest prawdziwa i tak dalej, i tak dalej. Ja szanuję wszystkie rodzaje fotografii, natomiast w pewnym momencie, tak jak przed chwilą powiedziałem, doszedłem do takiego momentu, że bardzo mi zależy, żeby obraz był tylko pretekstem do tego, co ja chcę pokazać. Stąd częste takie próby łączenia fotografii z plastyką, z malarstwem. Bardzo częste próby, przynajmniej w pewnym okresie mojej twórczości, to jest zetknięcie obrazu i tekstu. No, łącznie z tym, że nawet teksty czasami zdarzały się na zdjęciach jako integralna część obrazu. Oczywiście ruch, oczywiście muzyka i oczywiście wszystko, co może być. To się tak brzydko teraz nazywa multimedia. Natomiast ja mówię po prostu obraz, współczesny obraz i to wszystko, co się z tym wiąże. Jest na zdjęciu w tej chwili na ekranie, widzicie zdjęcie, które ja tego nie uznaję za jakiś moich wysokich lotów zdjęcia, natomiast od tego się też zaczęło. Bo chciałem powiedzieć, że Jurek Lewczyński to jedna rzecz, natomiast tu chciałem powiedzieć, wspomnieć człowieka, którego fotografia, właściwie fotografia, twórczość, bo to już wychodziło poza fotografię, na początku, w połowie, koniec lat 80., tak to chyba było, bardzo na mnie zrobiła silne wrażenie. Mianowicie część z was na pewno zna Wieśka Brzuskę, artysta z Chrzanowa, pseudonim Bistam, bodajże tak on się podpisywał. Też człowiek, który już nie fotografuje, natomiast on zrobił, a byłem bardzo blisko tej wystawy, bo nawet tam przy tym coś robiłem, jako pracownik Ośrodka Kultury współpracowaliśmy ze SPAF-em, zrobił wystawę, właściwie taki bardziej happening environment, która poświęcona była właśnie obozowi w Auschwitz i to były takie wielkie postacie naturalnej wielkości, zrobione z płótna, nie wiem tam z czego jeszcze, pomarowane na czarno. I te postacie po zdjęciu wystawy, po zlikwidowaniu, one ustawione, zaprzechowane były w piwnicy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, gdzie pracowałem, tuż obok mojej ciemni, bo tam pracowałem. Ja się spotykałem z tymi figurami właściwie, ta fotografia jako tako sama nie istniała. Tak to na mnie wpłynęło, że to, co widzicie, to jest fragment wystawy, którą również popełniłem. To są zdjęcia, natomiast ja zrobiłem również taki film. Były to po prostu ruchome obrazy, dokładnie wykonane w tym, wyglądały jak oglądacie na ekranie, które film pojechał, zdjęcia to była wystawa, film pojechał na konkurs Kochać Człowieka, bo znacie to pewno,
do Kędzierzyna Koźla i o mało wybuchł skandal, o mało co nie została impreza zawieszona. Tam mi się straszliwie dostało od ludzi z muzeów. Moment, że tak powiem, ja sam jestem pracownikiem muzeum, ale wtedy pani wicedyrektor czy ktoś strasznie nakrzyczała. Był taki zwyczaj jawnych obrad jury, przepraszam, no i tam na tych jawnych obradach doszło prawie do schizmy, to znaczy jury, które chciało nagrabić film po jednej stronie, a organizatorzy, którzy jakby nie było, gościli nas tam i dawali pieniądze na festiwal, po drugiej stronie. No, stało się tak, że właśnie wtedy dostałem takiego kopa do roboty, aczkolwiek jedną rzecz powiem, chodziło głównie o to, że posądzono mnie o szarganie dobrymi jakimiś wartościami, po prostu pani stwierdziła, że laleczki są z mydła i ja się tutaj naigrawam, naśmiewam z obozu i z tego wszystkiego, co tam się stało. Krótko mówiąc, żeby nie przedłużać, powiem tak, że wyszedłem z sali publicznie, żegnany oklaskami moich kolegów filmowców, i ze mną opuściło wtedy również, pamiętam, dwóch jurorów salę. Nie dostałem nagrody, ale za to stwierdziłem, że trzeba iść po prostu swoją drogą i nie poddawać. Jeśli chodzi o tą fotografię, bo tutaj tu jest łatwo, że tak powiem, odebrać te zdjęcia, które widzicie. Na pewno nie chodzi tu o jakoś o tylko widok obozu, o jakieś laleczki, które tutaj rzeczywiście wyglądają troszkę jakby dziwnie, natomiast chodzi o to, co można dostrzec spodem, czyli o co mi tutaj chodziło. Słuchajcie, to tak jest, że dla mnie fotografia, może inaczej, na początku jak fotografujemy mnóstwo rzeczy, które robimy, fotografujemy po to, żeby wspominać miejsca, w których byliśmy, natomiast przychodzi taki moment i to mi uzmysłowił i Wiesiek, i właśnie Jurek Lewczyński, że właściwie fotografia, którą się tworzy, te zestawy, które się tworzy, tak zwana fotografia artystyczna, to jest nic innego jak, nazwijmy to takim trochę pamiętnikiem swoim. Czyli opisuje się w pamiętniku swoje przeżycia, swoje myśli, to, co się chce powiedzieć, no i to jest dokładnie równoważne. To jest tak, że bardzo często, przynajmniej ja to przeżywałem w życiu, że wszyscy... Każdy z nas to przeżywa. Bywamy czasem w środowiskach, gdzie ludzie wiedzą lepiej. Wszystko wiedzą lepiej i czasami nie można powiedzieć swojego zdania, zostajemy zakrzyczani albo ktoś nas posądza o to, że my nie mamy racji, nie znamy się i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w tym momencie stwierdziłem, że robienie takiej fotografii, czy nie reportaży takich bezpośrednich, nie portretów, nie pejzaży, taka fotografia jakby pozwala mi powiedzieć, co chcę powiedzieć, coś, co mi się nie podoba, co mi się podoba, co mnie wkurza, denerwuje. No, oczywiście nie narażając się na jakieś takie ze strony innych ludzi, no, nie wiem jak to określić, no, ale jakieś złe relacje, o tak bym powiedział. To, co w tej chwili na ekranie jest, to jest właśnie fotografia, którą można bardzo łatwo do tego nurtu jakby zaliczyć. Bo tu próbowałem, ten zestaw się nazywa Imagine, też była cała wystawa tych zdjęć i tu próbowałem sfotografować sen, a właściwie marzenia senne, bo to są rzeczy, ja próbuję sfotografować na przykład zapach, próbuję sfotografować ból, radość i tak dalej, czyli uczucia, to mnie bardzo interesuje, a nie tylko rzeczy fizyczne. Stąd sen, który wiecie, jak wygląda, czyli go się jako tako sfotografować nie da, ale można to zrobić za pomocą symbolu. I ten symbol w mojej fotografii, on jest bardzo ważny. No, znów nie powiem dokładnie, o co chodzi. Każdy może w tym obrazie doszukać sobie swoich no, przeżyć sennych, czy ewentualnie doświadczeń ze snem. Są ludzie, którzy śnią codziennie, a są ludzie, którzy nie pamiętają snów. Jedni mają straszne sny, koszmary, drudzy mają przyjemne i tak dalej. Stąd takie poprowadzenie obrazu, no i zaproponowanie ludziom, żeby w galerii obejrzeli te zdjęcia, no i sami w jakiś sposób się do tego odnieśli. Ale mamy tu też nawiązanie w tym. Bo powiedziałeś, że próbujesz też sfotografować w tym zestawie, przedstawić sny. Tu jednak widzimy, że jest nawiązanie do poprzedniego zestawu, który widzieliśmy. To jest symbol, to jest narzędzie, które wykorzystałem po raz kolejny.
nie ostatni, bo te laleczki, one się gdzieś tam pojawiały. Ja tak tworzę tą fotografię, to wiadomo, że to jest fotomontaż, zresztą tak śnie wyglądają. Natomiast ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Dla mnie jest ważna rzecz następująca. W pewnym momencie mojego fotografowania stwierdziłem, że ja nie chcę rejestrować teatru, którym jest, powiedzmy, otaczający świat, który jest gotowy i który ktoś inny reżyseruje. Może nie chciałem, żeby to źle zabrzmiało, ale na przykład fotografowanie sytuacji na ulicy jakiegoś reportażu, to jest rzecz, na którą ja nie mam kompletnie żadnego wpływu. Wiadomo, trzeba to oczywiście zrobić w sposób profesjonalny, bystry i tak dalej. I dlatego ja lubię reportaż i lubię reportażystów, bo może też trudny kawałek fotografii. Ale ja bym chciał wszystko poustawiać, czyli ustawić aktorów spektaklu, który fotografuję, ustawić tło i zrobić wszystko według siebie. Czyli cała fotografia, którą ja robię, to jest taka, którą od początku, nad którą ja chcę panować od początku do końca. Dlatego jakby w mniejszości robię tą fotografię klasyczną. Tutaj wspomniałem o tym śnie i też może o tej, teraz powiem bo ten fotografowanie snu nie jest moim pomysłem. To znów funkcjonuje w fotografii. Jeśli znacie polską historię fotografii, to znacie takie nazwisko jak Natalia LL. Ona poszła dalej, bo ona zrobiła te słynne peningi, czyli śniła w klatce metalowej. Kilka eksperymentów z fotografią. Zresztą dla mnie jest to osoba, która jest ponad, jest moją jakby idolką, tak to można powiedzieć. Tak samo eksperymenty, które ja zacząłem w pewnym momencie wykonywać z literami, z treścią, z tekstem, to przecież ona to robiła w latach 70., bo chociażby ten anagram słowa Natalia, to było wystawowe i to się pojawiało na jej wystawach. Tu możecie się od razu zapytać, a gdzie tu jest fotografia i o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim zacznę może od początku i powiem zaraz, gdzie ta fotografia jest. Mianowicie mam tych aniołów w tej chwili dość sporo. Największy problem z przechowywaniem oczywiście. Pewno się kiedyś poniszczą i pójdą do kosza, ale to zrobiłem te rzeczy tytułując je Anioły dla. Wymyśliłem sobie, że to będzie obraz, przestrzenny obraz, bo już nie mówimy o fotografii płaskiej, o przestrzennym obrazie czegoś, obiekcie właściwie, które zatytułowałem. To jest akurat Anioł dla Dłubaka, znacie również. Zrobiłem anioła dla Natalii i oczywiście dla Jurka Leczyńskiego i tak dalej, kilka tych aniołów jest. Mógłbym zrobić wystawę całą samodzielną tych aniołów, po prostu przyznając się do wszystkich tych ludzi, którzy mnie inspirowali. A inspirowało mnie sporo ludzi, jak może wymienię za chwilę parę nazwisk, zobaczycie nie z tego nurtu głównej fotografii, ale z tej takiej, no ja to używam, do tego nazwa myślący. A na chwilę przerwę, powiem tylko to, gdzie to jest fotografia? No słuchajcie, jest fotografia, jak najbardziej. A że jest jej tylko kilka centymetrów kwadratowych, czyli to oko, bo to jest fotografia autentyczna, no to bardzo proszę, ale skoro każdy z was był w muzeum i widział na przykład wystawę jakąś archeologiczną i tam macie wazę któregoś tam roku przed naszą erą, podpisano, że jest to waza z okresu takiego, z roku tego i tego, no a na tej wazie widzimy, że jest tylko jeden fragment oryginału, reszta to jest wszystko na nowo zrekonstruowane. No więc kto powiedział, że oryginalny przedmiot musi być w całości? Fragment, troszkę tego jest. No więc macie tu fotografię i to jest akurat anioł dla Natalii LL. Jeśli chodzi teraz o tych ludzi, którzy na mnie wpłynęli, no to kilka nazwisk. Oczywiście Jurek Lewczyński, bardzo Zdzisław Beksiński, ja go strasznie lubię, ale oczywiście lubię obrazy, ale bardzo do mnie przemawia jego fotografia. Fotografia, która jest właśnie taką klasyczną fotografią, czystą fotografią, a jednak ma dużo, dużo napisane, że tak powiem, po drugiej stronie, czyli
U Beksińskiego się też, kiedy się poznałem tą fotografię, nauczyłem zaglądać pod obraz i tamten obraz jakoś odczytywać. I to twój anioł dla Beksińskiego jest. To jest właśnie anioł dla Beksińskiego. Jest też taki człowiek, nazywa się Marek Piasecki, o nim chciał tylko jedno słowo powiedzieć. Mało znany twórca, jeszcze nie odkryty w Polsce. To jest człowiek, który wyjechał do Szwecji bodajże i tam całe życie przeżył, tam zmarł. Genialna fotografia, taka właśnie bardzo myśląca. Powiem tylko tyle, że jest jeden album dorwałem z wystawy, która była bodajże w Łodzi ileś lat temu. Natomiast bardzo ciężko też o nim znaleźć jakieś materiały. Natomiast jeśli ktoś lubi fotografię, lubi sztukę na przykład Bermera i jego lalki i w ogóle sztukę, gdzie jest wykorzystywana lalka, może lalka to jest taki silny element i silny symbol, no to powiem, że Marka Piaseckiego lalki dwa razy bardziej na mnie zrobiły wrażenie niż właśnie te bardzo szybko znane Bermery. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że o jednej rzeczy. Myśląca fotografia, czyli ta fotografia po drugiej stronie, ja bardzo cenię sobie Hasiora. Hasiora wszyscy znacie. Oczywiście znów rzeźby, znów plastyka i tak dalej, natomiast niedawno odkryłem, w sumie nie, wiedziałem o tym, że coś takiego jest, ale niedawno odkryłem, kupiłem sobie kilka numerów notatnika fotograficznego Hasiora i powiem tak, że też zamurowało mnie, jak ten facet potrafił kojarzyć kiepską fotografię zdjęciową w naszym pojęciu, czyli to, co my uważamy za dobrą fotografię, że musi być kompozycja, że musi być dobrze zrobiona, musi być warsztat i tak dalej. U niego tego nie było. U niego była po prostu sama myśl. Ja tak kiedyś zażartowałem, że dla mnie Hasior jest genialnym fotografem. Plastikiem owszem, wszyscy widzą, ale tym fotografem no naprawdę jest dużym. Coś, co zrobiłem właściwie, bo moja metoda polega na tym, że wymyślam sobie jakiś temat, czy przychodzi do mnie ten temat, potem szukam narzędzi, które na podstawie, czy którymi mógłbym to zrobić. Widzieliście, przy tym śnie były to różne skrawki, że tak powiem, fotografii złączone i tak dalej, i tak dalej. Ten zestaw, który tutaj pokazuję specjalnie dlatego, że jakby dla mnie też bardzo ważne jest, żeby człowiek fotografujący, tworzący w ogóle miał wyobraźnię, który się nie sprzeciwia. Może w ten sposób, tak bym powiedział. Wiadomo, że my, będąc dziećmi, mamy genialną wyobraźnię, nieograniczoną. Im bardziej jesteśmy dorośli, to nam z każdej strony tą wyobraźnię wybijają, usiłują utemperować, bo pewnych rzeczy się nie da, pewnych nie można, pewne są nieważne. Natomiast ten zestaw powstał w sposób następujący. Kiedyś znalazłem duże połacie blach takich metalowych, które były zardzewiałe, takie plamy były. Ja w tych plamach zobaczyłem krzyże i jakby sceny żywcem gotowe do sfotografowania z czegoś takiego jak drogi krzyżowe. Ja to potem tylko troszeczkę sfotografowałem, oczywiście te fragmenty, które mi się kojarzyły z tymi scenami z drogi krzyżowej, sfotografowałem. Troszkę podrasowałem barwy, żeby były silniejsze, bo one były takie blade. No i dopasowałem do gotowych jakby podpisów pod kolejne stacjami, gdzie ja tutaj jakby trochę wymagam od widza, żeby on się naprawdę wysilił i żeby spróbował zobaczyć to, co ja. Czyli ja w tych zdjęciach, w tych fragmentach tej blachy, tego obrazu widziałem te ocieranie pustą twarzy Chrystusa, ten pierwszy upadek, drugi i trzeci. My znamy oczywiście, dla nas ta Droga Krzyżowa to jest taki cykl obrazów, które wszyscy znają. Myślę, że to jest super rzecz, którą można tym obrazem interpretować. Tutaj mam Matkę Boską, to jak widzicie w tej chwili widzę głowę z tą chustą na głowie i to spotkanie Chrystusa z tą Matką Boską. Starałem się tutaj nie ograniczać w ogóle wyobraźni i to mi zawsze pomaga, jak coś robię, próbuję nawet kosztem tego, że jak pokazuję takie zdjęcie, takie obrazy, jak ktoś tego nie rozumie, nie mówi, no ale ja tu widzę. No jak ty nie widzisz, no to trudno.
Ja w tym widzę dość konkretne rzeczy. Ponieważ chciałbym trochę więcej tych fotografii pokazać jeszcze. Aha, ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o tą fotografię, tu nie było skandalu, a wydawało mi się, jak to robię, jak będę pokazywał to, że może być jakiś negatywny oddźwięk ze strony ludzi związanych z Kościołem, bo mnie się w życiu kilka, że tak powiem, skandali udało wywołać i skutecznie, o jednym wam opowiedziałem. Natomiast tutaj powiem tak, że kilku duchownym pokazałem te zdjęcia, a jeden powiedział w ten sposób, że gdybym nie był w takim małym miasteczku proboszczem, to ja bym to od ciebie kupił i powiesił. Tylko ja się trochę boję tych pań tam starszych, że mogą tego nie zrozumieć. Natomiast tłumaczyć, o co mi w tym chodziło, musiałem ludziom niezwiązanym z Kościołem. Także tych kilku księży, którzy to oglądali, oni to jakby zaakceptowali i zobaczyli. To było dla mnie zdziwieniem, ale znowu takim potwierdzeniem tego, że właściwie no, jest to jakaś taka dobra droga. Tematyka taka religijna, ona jest bardzo częsta w tej. Ja to ze zdziwieniem kiedyś zauważyłem, nawet nie byłem jakby świadom tego, że tyle takich elementów jest. Właśnie to jest jedno z moich ważniejszych zdjęć i to chciałem powiedzieć, na czym to polega. To było zdjęcie pojedyncze, które weszło w skład wystawy Interpretacje, mniejsza o to. W każdym razie, o co tutaj chodziło? Może powiem tak, żebyście jakby za mną poszli moją drogą, którą ja rozumuję przy mojej fotografii. No ja mam taką traumę z okresu szkoły podstawowej, kiedy musiałem się nauczyć na pamięć wiersz Wszyscy, jak to było, czwórkami do nieba szli żołnierze że z Westerplatte. Tak to było, tak? Jest taki wiersz, to wy wszyscy go też, myślę, znacie, ale ja pamiętam, że nas strasznie męczyli, a ja miałem kłopot, żeby się coś uczyć na pamięć. Nie lubiłem się uczyć na pamięć, ale pamiętam to, że dla mnie właśnie tym epitafium takim stało się, bo wiadomo, co to jest epitafium, to jest nagrobek, gdzie gdzieś pojawia się jakiś napis w intencji tego, powiedzmy, człowieka, który gdzieś tam no, 2 metry pod ziemią leży. Wymyśliłem sobie, że dla mnie najlepszym epitafium, bo chciałem zrobić taki temat, będzie niebo. I to jest fotografowane niebo, autentyczne. Zdjęcie zostało powiększone i powieszone w galerii, w której podczas wernisażu poprosiłem ludzi. Aha, jeszcze na tym zdjęciu zostało ręcznie przeze mnie naniesionych kilka imion, nazwisk ludzi, których, no, których już nie ma, których mi brakuje, bo tam był ojciec, była matka, którzy nie żyją i tak dalej. Parę osób i muzycy, których bardzo ceniłem i którzy już odeszli. I ja poprosiłem ludzi na wernisażu, że jeśli ktoś chce, to bardzo proszę dopisać się do tego epitafium i dopisać swoich ludzi, którym by chciał coś takiego przekazać. Czyli każdy mógł sobie tam dopisać Bolek, babcia i tak dalej, Jasiu, kogoś, kto to stracił. I wyobraźcie sobie, że to zdjęcie, to całe zdjęcie, ono jest formatu 50x50, ale ja go dzisiaj mam, ono zostało praktycznie w czasie tej wystawy całe zapisane. I na wernisażu zostało wpisanych kilka tych osób, się podpisało, natomiast ludzie, którzy przychodzili na wystawę, a było to jeszcze na Warszawskiej, ta pierwsza galeria Sławowska, którzy nie mieli informacji, co należy zrobić, o co ja proszę, oni oglądając to zdjęcie sami samoistnie jakby dopisywali tych swoich ludzi, którzy odeszli. No, świetny przykład tego, jak fotografia może trafiać nie bezpośrednio, ale w sposób inaczej. Jeśli ktoś ogląda fotografię i myśli przy tym, no to myślę, że może dużo, dużo odczytać, dużo więcej, niż ktoś to po prostu przechodzi koło zdjęcia obojętnie i idzie dalej. Krótko mówiąc, fotografię trzeba oglądać nie na wernisażach, tylko przychodzić do galerii i siedzieć tam maksymalnie długo, ile się da, żeby jak najwięcej z tego odczytać. No tu obraz jakby nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ten obraz, który my widzimy, jest symbol, jest jakieś skojarzenie. Jeśli ktoś to skojarzenie odczyta, no to on się łączy z autorem i wie, o co chodzi. Tak. Ja myślę, że pokażmy teraz Where Are You Andy, jest taki zestaw.
bo chcę tu pokazać, to są jakby, no, z portretami się zetknął każdy i każdy próbuje portrety robić, próbował, próbuje, będzie próbował. Tych portretów na świecie są miliardy. Natomiast ja znów chciałem odejść od takiego banału i chciałem spróbować pokazać te portrety, które gdzieś tam mi się pokazały, zrobiłem, pokazać je trochę inaczej. Where Are You Andy, wiadomo o co chodzi i jeśli oglądacie ten sposób barwnego podejścia do zdjęcia, wiadomo, że tu chodzi o Andy'ego Warhola, którego też bardzo lubię, no głównie za to, że był totalnym wariatem, pijakiem i narkomanem i mimo wszystko potrafił stworzyć takie super rzeczy. I znów słuchajcie, tu pokazuję, dlatego że tu wprowadzam właśnie ten napis, który mówiąc tak warsztatowo, gdybyście mnie zapytali dlaczego, o co w tym chodzi, to powiem wam, a przeczytajcie to sobie, jak nie znacie angielskiego, to sobie przetłumaczcie. I spróbujcie sobie dopasować do siebie, więc jakby ta interpretacja, mnie bardzo zależy, żeby ludzie interpretowali nie dokładnie w ten sposób, jak ja myślę, ale żeby oglądając prace, które ja pokazuję na wystawach, żeby próbowali interpretować w własny sposób. Ja tak zresztą taką fotografię lubię najbardziej. Jeśli idę do galerii i ja ją przechodzę dosyć szybko, to znaczy, że ja ją oglądam, ale nie mam miejsca na interpretację. Jeśli się zatrzyma przed którymś zdjęciem dłużej, no to znaczy, że ona na mnie działa i mogę sobie w jakiś sposób te zdjęcie zinterpretować. To są przykłady właśnie tego wprowadzania tekstu słów w zdjęcia. Ja się spotkałem oczywiście z zarzutami, że no, znacie wszyscy takie powiedzenie, jeden obraz wart więcej niż 1000 słów. Jest cała rzesza fotografujących, którzy uważa, że zdjęć nawet nie należy podpisywać, żadne komentarze słowne i tak dalej, ale ja nie sądzę, żeby to była prawda. Jeśli uważam, że chcę połączyć to słowo, czasem jest to coś bliskie poezji, czasem jest to cytat, jak widzicie, jeśli ja uważam, że można to połączyć, to dlaczego tego nie zrobić? Na dodatek w tym wypadku staram się, żeby ta grafika tego słowa, którego czytamy, żeby jednak się wtapiała w to, co robimy. Cały ten zestaw, oczywiście to też była wystawa taka dość spora, ona jest zrobiona w takim stylu, wiadomo, w sztuce był to pop art. Ja napisałem nawet w katalogu takie zdanie, że fotografia się nie załapała, nie zdążyła się za bardzo załapać na pop art. Wtedy jakby, znaczy były próby pop artowskie, jeśli chodzi o fotografię, ale one jakby nie wyszły poza jakieś tam próby. No, w związku z czym ja próbuję to nadrobić, ja to nazywam nie pop art, tylko fot art. No i niech to tak zostanie. Zdjęcia są z jednej strony bardzo dekoracyjne, natomiast jakby nie o to w tych zdjęciach chodzi. Znów jest to zdjęcie, które jeśli chcemy cały zestaw troszkę zrozumieć, no to musimy znowu zaglądnąć pod spód. A pokażmy może wschód księżyca. Tu w tym zestawie, ja ten zestaw bardzo lubię, to jest mały zestaw, niewielki, ale zestaw, w którym jakby to jest eksperyment znowu. O, to jest tak, że ja bardzo często eksperymentuję z tą materią nie tylko na samej fotografii, ale w ogóle obrazu. Natomiast ideą tego zestawu było sfotografowanie czasu, interwału czasowego, czyli coś, co się zdarza i trwa, i czymś się zakończy. No i myślałem długo, jak to zrobić. Potem po czym stwierdziłem, że wykorzystam fotografię, przedmiot, symbol właściwie, zupełnie niezwiązany z tym, co chcę pokazać. I więcej, tu dopiero ostatnie zdjęcie jakby będzie rozwiązaniem tego zestawu i właściwie powinno być tylko jedno takie zdjęcie. Księżyc na niebie. Natomiast ja tutaj pokazuję zestaw od końca, bo od początku ja od razu demaskuję, że to nie jest księżyc na niebie, tylko że to jest coś dziwnego. O, to mamy to ostatnie zdjęcie. Tutaj elementem, to też oczywiście nie są gwiazdy i nie jest księżyc, tylko to są wszystko przedmioty, które posłużyły mi do stworzenia takiego, no takiej zabawy nawet, tak bym to powiedział. Ja lubię takie zestawy robić i to są zestawy akurat, które są czytelne i ludzie z tym nie mają problemu z odebraniem.
kilkanaście takich dziwnych zabaw, tak bym powiedział, stworzyłem. Bardzo mi się podoba też taka zabawa, czyli fotografia, która jest w ogóle o czymś innym. O czymś innym tak się wydaje, natomiast w całości, jeśli oglądamy ten zestaw, wtedy stwierdzamy, że no tak, rzeczywiście ten tytuł, który też jest wprowadzający, bo dla mnie jest istotny też podpis pod zdjęciem. Ja stosuję podpisy, chociaż ludzie też tego nie za bardzo lubią, niektórzy. Ja tutaj, podpis jest ściśle związany z obrazem, czyli powinno być najpierw powiedziane głośno, jest to wschód księżyca, a potem dopiero pokazujemy obrazy. Jest kolejny, gdybyśmy jeszcze pokazali, mam jeszcze chwilę czasu, mam jeszcze chwilę czasu, tak? Gdybyśmy mogli pokazać, a może coraz więcej ciszy jest taki zestaw. Ja to pokazywałem na naszej wspólnej wystawie kiedyś z grupą na tę chwilę. To są dość duże powiększenia, natomiast to powinno być po... Poczekaj, możesz pokazać jeszcze w całości, czy tam jest zdjęć, czy tam jest... Nie ma, nie dałem tego. Dobra, powinien pokazać, że to jest... O, ostatnie zdjęcie, dokładnie cały zestaw. To wyświetlimy najpierw, to. Tak. Ja na przykład też w ten sposób podchodzę do fotografii, że dla mnie ułożenie zdjęć na ścianie galerii jest bardzo istotne, bo nie zawsze generalnie powiesimy zdjęcia tak, jak się tradycyjnie wiesza, to te zdjęcia ogląda się od lewej do prawej, idzie się i ogląda się kolejno. Natomiast czasami takie no, składanki, to nazwijmy, jak ja tutaj pokazuję, one jakby zmuszają do bycia dłużej przed tym zdjęciem, do czytania go w prawo, w lewo, w różnych kierunkach, z góry w dół, no i wtedy może łatwiej zrozumieć ideę, o co chodzi. To jest zestaw, i teraz jakbyś mógł pokazać od początku, potem to przeczytacie sobie po kolei, bo tam są podpisy. Ja tylko powiem, że to jest zestaw, on się nazywa Coraz więcej ciszy, i to jest taki zestaw, no już w ogóle nie o rzeczy niefotograficznej, o pewnym odczuciu, uczuciu, pewnym, trudno mi to określić. W każdym razie to jest zestaw, fotografia, opowieść o niemocy pewnej, czy niemocy twórczej, niemocy artystycznej, czy o tym, że się nam już żyć nie chce, o jakimś zniechęceniu. Zestaw, który chciałem spróbować, czy można takie rzeczy w jakiś sposób pokazać fotografią. Oczywiście odbiór zależy od Was i czy to, czy, że tak powiem, zaakceptujecie, czy nie, to Wy jako widzowie musicie zdecydować. Natomiast dla mnie to jest próba takiego pokazania człowieka, który albo ma dosyć życia, albo nie ma pomysłów na życie, albo nie ma, albo mu się kończą pomysły artystyczne. Taki zestaw o uczuciu, nazwijmy to po prostu niemoc. No to sobie zobaczmy do końca. Oczywiście te zdjęcia na ekranie komputera, to one robią mniejsze wrażenie. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, czy przeciwnikiem pokazywania zdjęć na ekranie. A może w ten sposób. Jestem zwolennikiem tego, żeby zdjęcia robić w postaci odbitek i żeby te zdjęcia powiesić na ścianie w oryginale, mniejsze lub większe, bo sam wymiar ma bardzo ważny. Wymiar zdjęcia też jest istotny w tym czytaniu tej fotografii, bo jeśli zrobię zdjęcie w formatu 1 na 2 metry, to zaglądając do tego zdjęcia z drugiej strony widzę coś innego, czytam coś innego, jak oglądając zdjęcia, które są formatu 13 na 18, na przykład, czy jeszcze mniejsze, bo też się robi. Format jest również narzędziem, jest również słowem, które opisuje tą fotografię, którą pokazujemy, czy oglądamy. Tak. Ktoś pytanie ma? Czy dalej? Dalej? To dalej. Poproszę o teraz Dobra. Kolejny zestaw, który mam pokazać. Dobra, pokażmy może plantację motyli. Ja wybrałem po prostu takie kilka zestawów, które pokazuje różne ścieżki, w które się zapędzam. Ja sobie zdaję sprawę, że takie wędrowanie, schodzenie z rynku głównego i wchodzenie w uliczki, zapędzanie się w te uliczki może być czasami zgubne, bo można się w takiej uliczce pogubić.
Natomiast tak jak powiedziałem, to wszystko, co pokazuje, to jest rodzajem takiego pisanego pamiętnika całego życia. Z tych, to, co chcę powiedzieć, to jak widzicie tutaj znów fotografii jest mniej, natomiast jest pędzel, są farby, oczywiście te elementy, które tu są, te motywy, to są fotografie. To jest połączenie jakiegoś malarstwa z fotografią. I to się zdarza bardzo często wśród, nazwijmy tych ludzi, artystów, chociaż ja nie lubię tego słowa artysta, twórców. No chociażby Natalia LL, tak jak powiedziałem, moja idolka fotograficzna, ona również włączyła fotografię z malarstwem, nawet tak, że fotografii na obrazie było bardzo niewiele. Ona również robiła rzeźby i tak dalej, i tak dalej. Ten zestaw, który pokazuje bardziej tutaj jakby, może pokazuje fascynację, o tak bym powiedział, pokazuje fascynację czymś takim, co się nazywało surrealizmem. Ja to bardzo lubiłem, dlatego że surrealizm to jest taka dziedzina sztuki. Prace z tej działki są pracami, nad którymi można siedzieć czy stać przed tą pracą w muzeum, oglądać to na ścianie i można sobie mnóstwo interpretacji tutaj z tego wyciągnąć. Czyli czytając ten obraz w prawo, będziemy coś innego widzieli, jak będziemy go odwrotnie czytać w lewo i tak dalej, i tak dalej. Czyli lubię taką fotografię i lubię taki obraz właściwie, no bo tutaj trudno mówić o zdjęciu, o fotografii, tylko właśnie mówimy o tym obrazie, dlatego to chcę zilustrować. Oczywiście tych zdjęć, tych obrazów jest dużo więcej. No i tak jak powiedziałem, kocham surrealistów, dadaistów, którzy byli pomimo założeń tego ruchu, jakby byli przeciwni i byli, nie mieli tych swoich ideałów takich, czy ideałów, oczywiście jeśli chodzi o artyzm. Natomiast zauważam, że to byli ludzie, którzy uratowali sztukę. W pewnym momencie surrealistą był również Man Ray, i fotografowie byli należeli do tej grupy i poeci przecież. Uratowali sztukę, dlatego że sztuka w pewnym momencie stała się powtarzalna, akademicka, nudna się stała. Natomiast oni z tymi swoimi właśnie pełnymi różnych interpretacji obrazami spowodowali, że no, zaczęto tworzyć od zera i tworzyć znów różne kierunki. Spowodowało, że przecież my jako fotografowie nie musimy się trzymać tych fotograficznych podobizm, ale możemy sobie iść interpretować tą własną sztukę, czy czynić sztukę w inny sposób. Ponieważ my się Antoni, spuentujemy przygodami Panny M, jeśli... Właśnie, bo powiem tak, jestem człowiekiem, który się, znaczy jak tu widzicie, może powiem inaczej, byłem na spotkaniu autorskim kiedyś, no w Częstochowie byłem i tam wszyscy pokazałem kilka zestawów i na zakończenie jedna z pań powiedziała, że proszę pana, czy pan kiedyś miał jakieś te myśli samobójcze, w ogóle pan pokazuje tak tragiczną fotografię, że no, mnie się tu zrobiło też jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo negatywnie. I mówię, nie, absolutnie nie, jestem człowiekiem bardzo optymistycznie nastawionym do wszystkiego, natomiast jeśli pokazuję takie tematy, to znaczy, że gdzieś tam one są ważne, no i chciałem je wam zaprezentować. No i pani powiedziała, a ma pan przy sobie chociaż jedno optymistyczne zdjęcie? No całe szczęście miałem, pokazałem parę optymistycznych zdjęć. Stąd zestaw, który widzicie, należy do dosyć szerokiej grupy moich zestawów, które ja lubię również tworzyć, takich zestawów i zdjęć z przymrużeniem oka. Czyli krótko mówiąc, niewiele jest zdjęć na świecie, które no, mają takie poczucie humoru. Trudno jest zrobić takie zdjęcia. To od razu mówię, że nie jest prostą rzeczą. Najłatwiej zrobić rzecz, która wyciśnie ludziom łzy w oczach, o tak powiedziałbym. Natomiast uruchomić uśmiech na twarzy człowieka, no jest gorzej. To myślę, że wiem, że wszyscy fotografujecie, to może próbowaliście kiedyś i chyba potwierdzicie. Zrobiłem taki zestaw, gdzie jakby tutaj wcieliłem się, może inaczej, czy postarałem się, czy próbowałem sfotografować, pokazać pewne zachowania, pewne reakcje, ale kobiet. Nie z pozycji mężczyzny, tylko kobiety.
No i widzicie, że zrobiłem z tego, ja to nazywam komiksem. Ja tych komiksów właśnie w życiu trochę porobiłem. Tu miałem taki zestaw, wymyśliłem sobie tą pannę M, no i w różnych sytuacjach sobie ją sfotografowałem. No i ja powiem, że ten zestaw, on tak dosyć pozytywnie zawsze był odbierany i wywoływał uśmiech na twarzy. To jest akurat, teraz będzie przygody panny M za karawanem, to tak nazwałem, ten zestaw, kilka aktów, które w jakiś sposób też chciałem pokazać. Tu oczywiście ta druga strona fotografii, ta głębia tej fotografii, gdybyśmy usunęli te napisy, no to byłyby to portrety po prostu, czy akty. Natomiast to, że ja znów wprowadzam podpis, dla mnie to jest istotne, bo dla mnie, tak jak powiedziałem, czasem podpis i z obrazem się integralnie łączy i nie funkcjonuje obraz bez podpisu. Są zdjęcia, oczywiście, ktoś mi powie, że nie trzeba podpisywać. Znowu wracam do tego 1000 słów. Jeden obraz wart więcej niż 1000 słów, ale wszystko zależy od tego, w jakim kontekście i co chcemy pokazywać. Te przygody panny M, one są oczywiście dłuższe. Ja już to w tej chwili rozbudowałem. No i ja to zawsze pokazuję już teraz, jeśli gdzieś zdarza mi się, ostatnio mi się nawet dosyć często zdarzyło na spotkania autorskie. Ja to zawsze pokazuję, żeby uniknąć jakiegoś zdołowania za bardzo. Tak jak mi się udało w tej Częstochowie z tą panią, widzów, którzy oglądają. No, musi być trochę dowcipu. Bez tego niestety będziemy zbyt poważni, a człowiek jest różny. Jest, albo ma te swoje złe dni, a ma też swoje dni dobre. Demontaże to nie jest jako zestaw całości, to są przypadkowe zdjęcia, które sobie wkładam do jednego folderu. I które też to są właśnie odbicia takich pojedynczych chwil, które chciałbym zapisać i gdzieś tam zostawić w tym dzienniku. Do tego chyba wam nie muszę tłumaczyć. Chodzi mi o to, żeby właśnie czasem człowiek, który ogląda zdjęcia, jednak się uśmiechnął. Jeśli można dalej pokazać. Bo to nie idą po kolei. Dobra, to zdjęcie nazywam Dziewczęta z Awinionu, bo mi się. Kiedy zobaczyłem, jak zrobiłem takie zdjęcie, nie zamierzenie zrobiłem, robiłem po prostu cykl zdjęć, natomiast to przypomniało mi oczywiście słynny obraz Picassa, którego również uważam za swojego, jakby takiego człowieka, który mnie tam zainspirował do pewnych rzeczy. O, właśnie, o tym zdjęciu. To może powiem tak, że mówiłem o tych skandalach. No, to jest jedyne zdjęcie, które mi pani zdjęła, pani organizatorka zdjęła z wystawy bez mojej zgody zresztą. To było bardzo dawno. To była taka, nawet tej wystawy nie zaliczam. To był pokaz takich zdjęć jeszcze. To było koniec szkoły mojego technikum. No i tam koledzy pokazywali zdjęcia, swoje jakieś tam próbki, jakieś tam obrazki, coś takiego. Kto tworzył, to pokazał. No ja pokazałem to zdjęcie i pani była strasznie oburzona, że ja takie rzeczy pokazuję. Omalże nie wybuchł skandal. Omalże mi nie obniżono zachowania, ale udało mi się z tego jakoś wyjść. No, dobra, jeśli można dalej. To jest, lubię taki humor, to jest robione luksograficznie, metodą luksograficzną. Lubię właśnie takie czasem rzeczy, które trzeba kilka razy na to spojrzeć z prawej do lewej, żeby się dopiero zorientować, o co chodzi w tym zdjęciu. Ja to nazywam obiad albo śniadanie. To zdjęcie i powiem, że bardzo wiele ludzi nie dostrzega ewidentnego, że tak powiem, no, dowcipu w tym zdjęciu. Chodziło o. Nie będę wam tłumaczył, zresztą proszę bardzo, popatrzcie sobie, zobaczcie, o co chodzi. To zdjęcie się nazywa Polowanie na banany. To też ma związek z moim, że tak powiem, ulubionym stylem surrealistów. No, można dalej pokazać. To jest ciekawe zdjęcie. Ja go też lubię, dlatego że to jest zdjęcie, które było zrobione jakby niejako na zamówienie. To znaczy, ileś tam lat temu jakaś fundacja we Wrocławiu zrobiła taką akcję, czyli stworzono pary. Artysta, fotografik, dziecko chyba z przedszkola, czy tam w pierwszej klasy szkoły podstawowej. I te pary losowały, dzieci losowały tematy. Potem i dziecko, i fotografik robili pracę na ten temat. Ja wylosowałem, czyli ta dziewczynka, która ze mną była w parze, wylosowała hasło Ciemność.
Długo się zastanawiałem właśnie, co tu zrobić, natomiast, a potem mnie olśniło. Olśniło mnie, bo każdy z was widział film, oczywiście Seks Misja, no i Widzę Ciemność. No, skoro widzę ciemność, no to, to zrobiłem coś takiego. Mówię dlatego, jak ja dochodzę do takich różnych skojarzeń. Ja uwielbiam drzewa fotografować, ale ileż można tych drzew fotografować? W pewnym momencie zacząłem szukać no, pewnych zbieżności z sylwetką ludzką. Ja to nazywam drzewo ludy, też mam taki cały cykl. To, co teraz pokazuję, oczywiście to są wszystko zdjęcia, które są z tym pewnym podtekstem takim żartobliwe, natomiast to jest też zdjęcie specyficzne. Takiego konia 20 lat temu moja córka zrobiła do szkoły na jakieś zajęcia plastyczne, natomiast jak ja to zobaczyłem, to mnie olśniło. Mówię, kurczę, kontroleński. Prasa, bo ona wykleiła tego konika gazetkami, jakimiś tam informacjami. Prasa, dziennikarze i to, co się dzieje, to jest bardzo często niestety krzywda dzieje się przez taką informację, a nie inną. Ja uważam, że już nie ma za dużo dziennikarzy prawdziwych na świecie. Tego konika możecie sobie teraz też do tej naszej aktualnej sytuacji dopasować, czyli no, dziennikarze służby nie wiadomo czego, a nie żeby nas informować, tylko żeby nas dezinformować. A tu nie będę wam tego tłumaczył. To są chyba wszystkie. To też chwila obecna. Nigdy nie będę Chrystusem. Bo to jest rzecz też specyficzna, to chciałbym o tym opowiedzieć. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć, które jako zestaw nigdy nie były prezentowane razem. Ja sobie założyłem w pewnym momencie, że do każdej wystawy będę dokładał jedno zdjęcie, które będzie częścią zestawu i dopiero po iluś latach, jak mi się uda zrealizować, to ułożę z tego w jakiś sposób zestaw. Te zdjęcia miały być po raz pierwszy prezentowane w tym roku, ale wystawy już nie ma, no jak wiecie, co się stało. Może jakbyś mógł wrócić do pierwszego, tylko szybciutko. Pierwsze zdjęcie pojawiło się na wystawie lata temu, na początku 2003, 4, 5 roku, coś takiego. Mieliśmy w SPAF-ie zbiorową wystawę przestrzeni egzystencji. I ja do tego zrobiłem takie zdjęcie, tu sobie czytacie, o co chodzi. Po czym na następnej wystawie dopasowałem do tego zestawu, bo zacząłem się zastanawiać, to jest ewidentny taki symbol znów religijny. Wtedy odkryłem, że robię dość sporo takich religijnych zdjęć. Mówię, kurczę, za dużo, muszę iść trochę inaczej, jak diabła pokazać. No i poszło to drugie zdjęcie, jakbyś mógł dalej przesunąć. To się pojawiło na kolejnej wystawie, jakieś moje autorskie, ja już nie pamiętam. Na jeszcze kolejnej pojawiło się takie zdjęcie. I na jeszcze kolejnej pojawił, a to jest tytuł Golgota, a ja w ogóle mam, jeszcze wracając do tego zdjęcia, mam też taką obsesję, chciałbym zilustrować Pismo Święte, Stary, Nowy Testament, mam takie obrazy, bardzo pięknie narysowane, takie szkice właściwie, no, różnych sytuacji z Pisma Świętego. Chciałbym to jakoś w jakiś sposób też próbować fotograficznie, nie tylko fotograficznie pokazać, dlatego tutaj próbowałem to zrobić na zasadzie no, tej mojej metody, tej fotografii stołowej takiej. No i te wszystkie zestawy, jeszcze jeden, ten następny, jeśli możesz pokazać, to jest auto ukrzyżowanie, które też pokazałem już przy jakiejś innej wystawie. I z kolei to jest poustawiane w takiej kolejności, aczkolwiek to było wcześniej, a jeszcze wcześniej było następne, które kończy ten zestaw i tak sobie to chciałem pokazać, no, może kiedyś galerię otworzą i coś zobaczymy. To z kolei zdjęcie zatytułowałem Nigdy nie będę Chrystusem i one było eksponowane w Warszawie w galerii tej małej Spafowskiej. Kasia Łata robiła wystawę dalej, bodajże to się nazywało. No i to nawet tam trafiło na plakat. Jeśli macie pytania, to zapraszam. Ja mam w takim razie pytanie. No słucham cię. Dzień dobry Antoni, serdecznie cię witam w moim domu i cieszę się, że przybyłeś tutaj na ekranie. Oglądaliśmy bardzo wiele różnych fotografii, różnych zestawów. No ja postanowiłem, że zadam ci takie pytanie na rozgrzewkę, no i może to też pobudzi innych naszych uczestników
dzisiejszego spotkania do rozmowy z Tobą. Chciałbym zapytać Cię, jak wśród tych wszystkich bardzo różnorodnych i bardzo złożonych zestawów fotograficznych i prac pojedynczych, jak wygląda u Ciebie proces twórczy? Jak to wszystko przebiega? Czy na przykład realizujesz wcześniej zaplanowane, gdzieś wymyślone treści, czy w trakcie fotografowania przychodzą do Ciebie raczej realizacje? To jest moje pytanie. Ja już jakby odpowiedziałem wcześniej na ten temat. Ja w większości wypadków to są zdecydowanie projekty, które powstają w głowie najpierw. Później to narzędzie w postaci obrazu zostaje dopasowane i potem realizuje dopiero to, co sobie wymyślę. Czasem się zdarza oczywiście nie tyle improwizacja, natomiast zdarza się to, co przydarzyło mi się z tą pasją, z tą drogą krzyżową, że najpierw, że coś zobaczyłem, miałem już gotowy materiał, potem to dopiero odrobiłem, zrobiłem z tego zestaw, dorobiłem podpisy, ale przeważnie są to myśli, które przychodzą i które zostają raz zapisane, a czasem nie zapisane i uciekają się, już staram teraz zapisywać, żeby nie pogubić tych myśli, ale z reguły to jest wszystko jakby zaplanowane, natomiast do dostosowywania potem tych narzędzi, czyli czy zdjęcie będzie ostre, nieostre, czy będzie montażem i tak dalej, to już potem w trakcie tego tworzenia tego zestawu. W każdym razie ta idea zestawu i to, co chcę powiedzieć, to zdanie może, które chcę przekazać w kolejnej pracy, ona najpierw powstaje. To tak bym to mógł odpowiedzieć. Okej, dziękuję bardzo. Czy ktoś jest jeszcze chętny do zadania pytania? Znaczy, Antoni, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy praktycznie wykład, bo tak jak powiedziałem, jesteś tak świetnym mówcą, że ja mogłem sobie pomilczeć, nie musiałem zadawać pytań, czy ten czas wypełniłeś. Wręcz raczej moja rola dzisiaj się ograniczała do tego, żeby Cię powstrzymywać przed dalszymi słowami, bo ja wiem, że tak jeszcze ze 2 godziny byś mógł mówić. Dziękuję jeszcze raz Antoniemu za świetny pokaz i świetny wykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.